Dziękuję bardzo. A teraz zapraszamy na sketch pod tytułem Rola kobiety w przyrodzie. Ponieważ mamy dzień kobiet, porozmawiamy dzisiaj o roli kobiety w przyrodzie. Za pierwszy przykład pozostałem niewinna i delikatna kulturnica. Jak przystało mi skupiać kobietę, wabiąc przyszłe ofiary z niemalającym dębem, dopuszczając do siebie i w najmniej oczekiwanym momencie atakuje pasem trawienny, ofiara bije się w kontuszach i ubiera w czarne. Kapturnicy żywią się głównie ofiarami płci męskiej. Wolicie rozmawiać o roślinach czy o zwierzątach? Pięknie. Spokój tam z tyłu. Weźmy samicę pierwszego lepszego zwierzątka, niech będzie modliszka. Kobieta o pięknych, zielonych oczach. Zazdrosne koleżanki plotkują, że po kopulacji zjada partnera. Gdzieś tak maksymalnie w 30% przypadków. Aby tak się stało, musi być głodna, a partner wyjątkowo nieskuteczny. Modliszka chwyta samca i oddaje się pod wolną sukcję. Modliszka gryzie, samiec cierpi. Modliszka przeżuwa, samiec jęczy. To nie kanibalizm, to dziejowa sprawiedliwość. Porozmawiajmy o jednym zwierzątku. Jakie masz do zwierzątku, Adasiu? Przejdźmy zatem do ojczycy. Jak każda kobieta uwielbia drogę futra i święty spokój. Nie wolno go jej zakłócać. Po chwili zagrożenia instynktownie pożera małe komiczki, głównie chłopców. Z oczami i rączkami. Jak ludzie, przykład, podajcie mi przykład. Pani Boże, to pierwsza kobieta. 2 lata temu opuściła ciężkie więzienie dla kobiet w Białymstoku. Przysiedziała tam tylko 14 lat, dlatego że zadźgała, poćwiartowała, schowała do zamrażarki i sukcesywnie zjadała swojego męża, który to nie podał jej obiadu. Na czas! Czas jest nieubłagalny. Dokończymy przyszłym przygodą.